W tym materiale porozmawiamy sobie o czterech bardzo ważnych zasadach, które przydają się w programowaniu. Oczywiście tych wszystkich zasad dotyczących programowania jest całe mnóstwo, ale wydaje mi się, że te cztery właśnie są takimi dosyć ważnymi zasadami. Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski, a zanim jeszcze zaczniemy, małe ogłoszenie. Jakiś czas temu zapowiadałem materiał o REST API i ten materiał jest już nagrany, już niedługo go zmontuję. Niestety jest dosyć długi, więc montowanie niestety musi zająć całkiem sporo czasu, ale mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu ten materiał pokaże się u mnie na kanale i mam nadzieję, że Ci się spodoba. A dzisiaj porozmawiamy sobie o czterech takich bardzo ważnych zasadach, które na co dzień stosuję w programowaniu, którymi wspieram się też nie tylko w programowaniu, bo te zasady tak jakby nie dotyczą też tylko stricte programowania, ale też innych rzeczy. I zaczniemy od zasady Jagni, czyli you aren't gonna need it, czyli nie potrzebujesz tego albo nie będziesz tego potrzebował. I ta zasada w programowaniu można ją zastosować do rzeczy, których nie potrzebujemy. Jeśli coś robimy, to robimy tylko tyle, ile jest nam potrzebne tu i teraz, w danej chwili. Nie robimy na zapas, bo być może kiedyś nam się przyda, albo być może to, co zrobimy, będzie nam kiedyś potrzebne. Bo zwykle jest tak, że rzeczy, które robimy na zapas, one nigdy się nie przydają, albo przydają się bardzo rzadko i wtedy takie rzeczy, które zrobimy, jakieś dodatkowe klasy, jakieś specjalne konstrukcje, wtedy takie rzeczy tylko zaciemniają obraz naszego kodu i to, jak ten kod wygląda, przez to też przeszkadzają nam w programowaniu i tworzeniu nowych funkcjonalności, nowych rzeczy, które dodajemy w tym naszym kodzie. Zwłaszcza widać to u mniej doświadczonych programistów i gdy ja byłem takim bardzo mało doświadczonym programistą, zacząłem coś tam się uczyć, nauczyłem się różnych rzeczy, wzorców projektowych, różnych konstrukcji związanych z dziedziczeniem, z hierarchią klas, no zacząłem tego używać. Natomiast trochę robiłem to nieświadomie, tak jakby nie wiedząc, po co to tak naprawdę jest. I też robiłem różne rzeczy, bo mi się przydadzą. Zrobię kilka dodatkowych metod, bo być może one będą mi potrzebne albo kiedyś mi się przydadzą. I tacy mniej doświadczeni programiści właśnie, zwłaszcza tutaj widać na przykładzie wzorców projektowych, gdy ktoś uczy się tych wzorców, to później bardzo chce je stosować w programowaniu i na co dzień w programowaniu tych wzorców tak naprawdę nie stosuje się aż tak wiele. Natomiast taki młody programista, gdy nauczy się wzorców, to stara się je upychać jak najbardziej i jak najwięcej. I wtedy o takim kodzie mówimy, że jest przekombinowany. I taki bardziej doświadczony programista, gdy patrzy na taki kod, to od razu widzi, że jest czegoś za dużo, że coś jest na siłę upchnięte w tym kodzie. Dlatego trzeba się kierować zasadą Jagni. You aren't gonna need it, czyli nie potrzebujesz tego, nie potrzebujesz rzeczy na zapas, nie potrzebujesz rzeczy, które być może kiedyś Ci się przydadzą, tylko to, co jest potrzebne Ci tu i teraz, te metody, które są potrzebne Ci do zrealizowania zadania, te klasy, które są Ci potrzebne do zrealizowania zadania. Kod cały czas się zmienia, ewoluuje, dochodzą nowe funkcjonalności i też rzeczy dodatkowe, które w nim upychamy za każdym razem, gdy robimy jakieś zadanie, są w przyszłości po prostu uciążliwe. Trzeba je usuwać, trzeba się ich pozbywać, trzeba pytać, czy w ogóle do czego to jest, komu jest to potrzebne i po co ktoś to zrobił, jaki miał zamysł, bo w zasadzie po jakimś czasie nie wiadomo, czy te rzeczy, które są zrobione na zapas, czy faktycznie są potrzebne, czy faktycznie będą za chwilę komuś potrzebne. Kolejna zasada, jedna z moich ulubionych, to keep it simple, stupid, czyli stwórz rzeczy najprostsze, jak to możliwe. Ta zasada została stworzona przez jednego z inżynierów lotnictwa w amerykańskim wojsku, chyba mniej więcej w latach 60. I ta zasada była początkowo stosowana do konstrukcji samolotów. Było takie założenie, że samoloty powinny być tak proste, jak to tylko możliwe, żeby każdy pilot w warunkach polowych mógł w łatwy sposób, przy użyciu prostych narzędzi, żeby mógł po prostu te samoloty naprawiać. Oczywiście dzisiaj już trudno jest zastosować taką zasadę do lotnictwa czy jakiegoś przemysłu samochodowego na przykład, bo wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane. Każdy, czy to samolot, czy samochód ma już dzisiaj ogromną ilość oprogramowania, więc trudno jest to stosować.
tam. Natomiast w programowaniu ta zasada sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ musimy pamiętać o tym, że im coś jest prostsze, tym lepiej dla nas, tym później będzie łatwiej to naprawić, poprawić, jeśli będziemy musieli rozbudować, czyli wszystkie refaktoringi stają się prostsze, dzięki temu, że wszystko robimy z myślą o tym, że musi być proste. I taki prosty sposób na zweryfikowanie jakiegoś kodu, czy on jest wystarczająco prosty, to jest code review. Jeśli pokazujemy jakiś kod naszemu koledze, nieważne czy on jest bardzo doświadczony, czy też mniej doświadczony, jeśli pokazujemy mu swój kod i on po 10, 15, 20 sekundach jest w stanie zrozumieć, co w tym kodzie jest i jak w tym kodzie to wszystko działa, to znaczy, że kod jest dobry. To znaczy, że kod jest wystarczająco prosty i można go po prostu tak zostawić. Natomiast jeśli po minucie, po 3 minutach, 5 programista, który siedzi obok nas albo gdzieś jest w naszym zespole, i nie jest w stanie zrozumieć tego kodu, to znaczy, że coś jest na rzeczy. To znaczy, że nie do końca ten kod jest poprawny w tym sensie, że to nie znaczy oczywiście, że ten kod jest zły, tylko być może jest troszkę przykombinowany, być może nie wszystkie rzeczy są na przykład dobrze ponazywane, być może nie wszystko jest zrobione tak jak trzeba. I takie sprawdzenie przez code review jest po prostu najlepszą weryfikacją kodu pod względem jego skomplikowania i tego, czy inni mogą go łatwo zrozumieć. Wiadomo, im ktoś łatwiej może zrozumieć twój kod, tak samo ty za miesiąc czy za pół roku będziesz mógł łatwo zrozumieć ten kod. Wiele razy mi się tak zdarzało, że robiłem sobie jakieś projekty poboczne tak na szybko, gdzieś tam wieczorem coś tam sobie naklepałem, byle jak, nie myśląc o tym, jak to będzie później. I później, gdy wracałem po pół roku do takiego projektu, to nagle się okazywało, że muszę poświęcić pół godziny, żeby zrozumieć wszystkie rzeczy, które są w nim zawarte. Klasy były źle ponazywane, metody były za duże, metody były źle też ponazywane i wtedy ten kod już nie jest taki czytelny i trudniej go zrozumieć. Natomiast zasada KISS też dotyczy stosowania różnych konstrukcji, takich jak na przykład wzorce projektowe. Jeśli wrzucimy ich w jedno miejsce zbyt dużo, to ten kod będzie trudniejszy do zrozumienia, trudniejszy do przerobienia. I wtedy być może trzeba zrezygnować z tych wzorców, być może jest ich za dużo, być może tylko z części moglibyśmy skorzystać, a być może zupełnie trzeba ten kod przerobić, tak żeby był po prostu prosty i łatwy w obsłudze. Prosty, ale to też nie znaczy taki bardzo prosty, czy też można powiedzieć prostacki, czyli ktoś robi coś bardzo taki prymitywny sposób, na przykład przez kopiowanie kodu, powiela ten kod w wielu miejscach, albo stosuje takie bardzo niestandardowe, proste i naiwne rozwiązania, które być może sprawdzają się w jakiejś tam skali testowej czy skali deweloperskiej, natomiast w wersji produkcyjnej pewne proste bardzo rozwiązania mogą powodować różne problemy, więc prosto, ale nie zbyt prosto. Albert Einstein kiedyś powiedział, że rzeczy powinny być zrobione tak prosto, jak to tylko możliwe, ale nie prościej. I to właśnie dotyczy się tego, że musi być pewien poziom tej prostoty, tak żeby coś było nie za skomplikowane, ale też nie takie bardzo prymitywne. Kolejna zasada to dry. Don't repeat yourself. I na poziomie kodu ta zasada dotyczy na przykład niekopiowania albo niepowielania wiele razy tego samego kodu. Mamy możliwość tworzenia metod, które będą w jakiś sposób uniwersalne albo będą różniły się tylko w pewnych parametrach, więc stosujmy po prostu metody prywatne na przykład, żeby nie powielać danego kodu. Obecnie w na przykład Java 8 czy też w nowszych wersjach mamy już wyrażenia lambda, więc gdy tworzymy sobie jakąś metodę, to możemy do takiej metody przekazać kawałek kodu w postaci wyrażenia lambda i wtedy jeszcze bardziej możemy zredukować tą powtarzalność kodu czy kopiowanie podobnych metod, bo czasem jest jakaś metoda albo kilka metod, które różnią się tylko jakimś fragmentem kodu, a cała reszta pozostaje taka sama. I za pomocą wyrażeń lambda można bardzo ładnie takie metody sobie wydzielić i wstrzykiwać do nich tylko poprzez wyrażenie lambda,
kawałek kodu, którym się te metody różniły. Więc nie powtarzamy się na poziomie samego kodu. Też dotyczy to zastępowania tak jakby powtarzalnych elementów kodu bibliotekami. Natomiast trudno jest zastąpić taki kod biznesowy, który mamy w projektach, czyli ten kod, który przykładowo zawiera się w jakichś naszych serwisach, gdzie jest ta logika biznesowa, to taki kod bardzo trudno jest wydzielić do jakiejś biblioteki, bardzo trudno jest go w ten sposób współdzielić pomiędzy różnymi projektami. Natomiast cały kod jakiś narzędziowy, który coś nam tworzy, możemy zamykać w jakichś bibliotekach, nawet takich, które mamy gdzieś tam wewnętrznie udostępniane w naszych projektach. Dzięki temu też nie powtarzamy kodu, który tworzymy, tylko stosujemy biblioteki, które już w odpowiedni sposób mają zaprogramowane pewne rzeczy i używamy tylko konkretnych metod. I dzisiaj w zasadzie, jeśli chodzi o Java, to tutaj Java jest chyba jednym z lepszych języków, jeśli chodzi o ilość i jakość dostępnych bibliotek, bo w zasadzie na każdą drobną rzecz możemy znaleźć bibliotekę. Możemy znaleźć bardzo przeróżne biblioteki do tworzenia różnych rzeczy, możemy znaleźć biblioteki z alternatywnymi implementacjami kolekcji i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo. W zasadzie w Javie chyba na wszystko, co sobie wymyślicie, jest już jakaś biblioteka. Oczywiście zawsze jest tak, że w Javie brakuje pewnych rzeczy, więc i tak trzeba niektóre rzeczy sobie dopisać, ale też możemy robić to w formie takich klas utilsowych, gdzie po prostu będziemy mieli pewne przydatne nam metody w specyficznym naszym projekcie, czy w specyficznym naszym środowisku, czy w projektach i dzięki temu będziemy mogli też współdzielić w jakiś sposób kod. Ale zasada dry też dotyczy bardzo wielu innych rzeczy, też samej pracy, czyli powtarzalność zadań. Jeśli powtarzamy jakieś zadanie cały czas, to warto je sobie zautomatyzować. I na przykład tutaj weźmy sobie jakąś naszą infrastrukturę. Jeśli na przykład robimy ręczny deploy na jakiś nasz jeden serwer, który gdzieś tam mamy, to możemy sobie zautomatyzować to w postaci skryptu, czy to dopisać kawałek zadania w Gradle, czy też spróbować dopisać jakiś plugin, czy do Gradle'a, czy do Mavena. Ewentualnie skorzystać z istniejących pluginów. Kiedyś, żeby robić sobie właśnie taki automatyczny deploy, to napisałem kawałek taska w Ancie, gdy jeszcze korzystałem z Anta, który mi pozwalał poprzez SCP wgrywać jara na serwer. I przez to w zasadzie miałem trochę mniej takiej ręcznej pracy. W innym natomiast projekcie za pomocą jakiegoś skryptu Pythonowego wgrywałem sobie jara, restartowałem sobie serwer. W zasadzie jednym poleceniem, odpalając skrypt lokalnie, wszystko mi się robiło automatycznie. To było w czasach, zanim jeszcze korzystałem z Continuous Integration, zanim jeszcze poznałem w ogóle Jenkinsa i takie narzędzia, które pozwalają to robić zupełnie automatycznie. Natomiast na Jenkinsie też można zbudować wszystko w taki sposób automatycznie, że w zasadzie i środowisko testowe można sobie zbudować i je setupować. I środowisko produkcyjne też można robić deploye i inne dodatkowe rzeczy, jeśli są nam potrzebne. Tak, żeby tych ręcznych działań, czy tych powtarzalnych działań było jak najmniej. Wiadomo, don't repeat yourself w zasadzie można stosować w dowolny sposób tam, gdzie mamy powtarzalne czynności. I ostatnia zasada, moim zdaniem taka dosyć bardzo istotna zasada, która być może nie ma jakiegoś fajnego akronimu, dzięki któremu możemy ją łatwo zapamiętać, natomiast zasada ta brzmi: jeśli coś działa, to tego nie psuj, czyli działa, to nie psuj. I ta zasada bardzo często się przydaje. Często jest taka pokusa zrobienia pewnych rzeczy, które już są zrobione jeszcze raz, albo poprawienia ich, bo na przykład nie do końca są fajne, nie do końca są zrobione dobrze, ale mają taką wadę, że świetnie działają. I wiele razy spotykałem się z takim kodem, który był naprawdę fatalnie napisany. Wszystko było zrobione w tak bardzo niechlujny sposób, że od razu miałem ochotę poprawić ten kod i wtedy właśnie przychodzi na myśl ta zasada, że okej, to działa, lepiej tego nie psuć, bo na przykład może to być jakaś krytyczna część systemu, nad którym pracujemy, albo jest to po prostu bardzo istotna funkcja i lepiej, żeby ona zawsze działała, nawet jak jest brzydko zrobiona, nawet jak nam się to nie podoba,
to powinniśmy ją zostawić, bo ma taką wadę albo zaletę, że działa. I ja niestety wiele razy złamałem tą zasadę, wiele razy też ponosiłem konsekwencje złamania tej zasady, bo na przykład poprawiłem coś, gdzieś tam literówka. Właśnie często jest tak, że jakaś drobna literówka może robić ogromną różnicę. Na przykład jeśli macie jakieś usługi restowe czy jakieś inne i wystawiacie coś na zewnątrz, i korzystają z tego jakieś inne aplikacje, to jeśli jest literówka w jakimś polu i ją poprawicie, to nagle te aplikacje, które korzystają z waszej aplikacji, czy z waszego API, mogą przestać działać przez to, że już nie znajdują jakiegoś pola, w którym była literówka. I kiedyś zrobiłem właśnie taki błąd, że zobaczyłem, że OK, tu jest jakaś literówka. Nie zdawałem sobie w tej sprawy, że ta funkcjonalność już funkcjonuje w jakimś większym środowisku, że skorzystają z tego inne usługi i po jakimś czasie przychodzi do mnie kolega i mówi: Mateusz, ja wiem, że tam była literówka, ale z tego korzysta 40 innych usług, które w tej chwili przestały działać i fajnie by było, jakbyś to poprawił. No i poprawiłem na szybko, to wrzuciłem do repo i bardzo szybko to poszło na środowiska produkcyjne. A niestety, tak czasem bywa, że chcemy dobrze, a wychodzi jak wychodzi. Czyli gdybyśmy chcieli poprawić taką literówkę, to najpierw musielibyśmy dodać nowe pole, zostawić stare, poprosić wszystkich, którzy korzystają z tej usługi, żeby przełączyli się na nowe pole, poczekać kilka miesięcy, aż wszyscy to zrobią, albo kilka lat, i dopiero wtedy możemy to stare pole usunąć. A i tak pewnie zdarzyłoby się tak, że jakaś część usług czy narzędzi, które skorzystają z naszych usług, też nadal by przestała działać. Więc jeśli działa, to po prostu nie psujemy i zostawiamy to tak, jak jest. Ewentualnie możemy kogoś bardziej doświadczonego zapytać, czy można coś z tym zrobić, czy to tak zostawimy po prostu. Czasem też po prostu nie ma czasu, żeby wprowadzać głębsze takie refaktoringi, które poprawiają pewne rzeczy i niestety te brzydkie, źle napisane rzeczy często działają od początku do końca w ten sam sposób. Ważne, że działają. I w tym vlogu to już wszystko. Jeśli masz jakieś fajne zasady, o których tutaj nie powiedziałem, a według Ciebie są bardzo przydatne, to podziel się proszę nimi w komentarzu. Chętnie podyskutuję na ten temat. A jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.